czy ostrowieckiemu szpitalowi grozi zamknięcie? To pytanie zadają sobie mieszkańcy naszego miasta. W związku z ostatnimi pozytywnymi wynikami zakażenia koronawirusem, bardzo ważne, dwa oddziały są zamknięte, a spora grupa pracowników musiała udać się na kwarantannę. Dyrekcja szpitala w tej sytuacji wysłała nawet pismo do wojewody świętokrzyskiego z prośbą o pomoc. Z pracy wyłączone jest bowiem 10% personelu, czyli około 70 osób. Zdecydowana większość przebywa w kwarantannie, a 4 osoby są zakażone koronawirusem. Najgorzej jest na oddziałach wewnętrznym drugim oraz chirurgii, gdzie 100% lekarzy przebywa na kwarantannie. Szpital nie jest więc w stanie uruchomić pracy tych oddziałów, dopóki personel nie zakończy przymusowej izolacji. Kwarantanna personelu chirurgii zakończy się najwcześniej w nadchodzący weekend, a wewnętrznego drugiego dopiero w przyszłym tygodniu. Kolejnym ciosem dla ostrowieckiego szpitala była decyzja rządu o zakazie łączenia pracy przez lekarzy w różnych ośrodkach leczniczych. Z tego powodu szpital stracił kolejnych lekarzy i nie ma ich kim zastąpić. Lecznica postanowiła jednak w postanowieniu z sanepidem, że stacja dializ będzie nadal pracować, pomimo nałożonej na pracowników kwarantanny. Będą oni przychodzić nadal do pracy. To dobra informacja dla dializowanych pacjentów, którzy nie tylko nie mogą przerywać leczenia, ale nie ma też dla nich miejsc w innych placówkach w województwie. Sanepid ustala, jaka była droga zakażenia, w wyniku której doszło do wyłączenia szpitalnych oddziałów z pracy. Zagrożenie epidemiologiczne spowodowało duże straty w gospodarce. Rząd i samorządy wprowadziły wiele ulg i rozwiązań mających na celu złagodzenie skutków zapaści gospodarczej. Decyzje, które mają pomóc przedsiębiorcom i mieszkańcom w tej trudnej sytuacji, zapadły też w Ostrowcu. Na razie mamy bardzo skomplikowaną sytuację gospodarczą, bo w wielu naszych domach jest problem odczuwalny z koronawirusem, z tą epidemią. Zamknięte żłobki, zamknięte przedszkola. Zamknięte duże obiekty handlowe, utrudnienia w ruchu, w komunikacji, utrudnienia w wielu firmach, w wielu zakładach pracy i jest z tym duży problem. Jako miasto staramy się wyjść naprzeciwko. Chcę podkreślić, że Ostrowiec Świętokrzyski stać dzisiaj na taki ruch jak maseczki dla każdego mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego. Ostrowiec Świętokrzyski wyszedł z inicjatywą, jakiej nie ma w innych miastach. Obniżył cenę metra sześciennego wody do przysłowiowej złotówki na okres 3 miesięcy i to się dzieje. To nas kosztuje na przykład 1 970 000 złotych. To jest spłacone, ta różnica w cenie wody będzie zapłacona przez miasto na rzecz miejskich wodociągów i kanalizacji. Powiem więcej, Ostrowiec stać było na to, aby zmniejszyć czynsze w naszych obiektach do przysłowiowej złotówki. Dotyczy to wszystkich obiektów Zakładu Usług Miejskich, dotyczy to obiektów Inkubatora Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Lokalnego. Dotyczy to też również naszych placówek szkolnych, tam też były prowadzone działalności gospodarcze i tam też obniżamy do przysłowiowej złotówki czynsz. Ale największą pomoc to jest pomoc dla mikro i samozatrudnionych, czyli firm zatrudniających do 9 osób, bo takich podmiotów w Ostrowcu jest 7263. Te firmy skorzystają najbardziej w podatku od nieruchomości i tutaj dzięki temu, że pojawiła się możliwość, ustawa sejmowa dała możliwość, żeby w trakcie roku obrachunkowego zmienić stawki podatkowe, miasto Ostrowiec Świętokrzyski zdecydowało się, aby obniżyć stawkę podatków od nieruchomości do przysłowiowej złotówki z metra kwadratowego. Więc to jest taka wymierna pomoc dla wszystkich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dopuszczam oczywiście też możliwość ulg innym firmom, podmiotom, ale to już na zasadzie trybu indywidualnego. Wyszliśmy bardzo mocno, umożliwiliśmy obniżkę czynszu do złotówki dla wszystkich handlujących na targowisku miejskim. A przypomnę, nasze targowisko miejskie to jest największy plac targowy w województwie świętokrzyskim, na około 400 podmiotów prowadzących działalność i tam też te ulgi zostały zastosowane, więc pokazuje, że w wielu miejscach my jako Ostrowiec pokazujemy bardzo pozytywny przykład dla innych samorządów, że warto dbać o naszych mieszkańców, warto się przygotowywać i warto być przygotowanym na to, aby w tych trudnych czasach mieć możliwość. Bo widzę, że w niejednej instytucji przejedzono, konsumowano na bieżąco środki, żyło się łatwo na kredyt, a dzisiaj jest z tego tytułu duży problem. Z
Stąd dzisiaj w Ostrowcu mamy taką sytuację, gdzie możemy wzajemnie pomóc i taka pomoc jest udzielana. Od tego tygodnia decyzją rządu mogą już funkcjonować biblioteki, jednak ich działalność objęta jest wieloma rygorami. Dla wielu mieszkańców naszego miasta była to długo oczekiwana decyzja. Już od poniedziałku próbowali oni wymienić książki lub telefonicznie zamówić nowe. Prawdziwe oblężenie przeżywała czytelnia główna, mieszcząca się w Ostrowieckim Browarze Kultury. Warunki, jak wszyscy wiemy, są pandemiczne, ale pracujemy od wczoraj, od wtorku. Biblioteka pracuje teraz od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 18. Jest otwarta tylko biblioteka w Ostrowieckim Browarze Kultury, póki co filie nie pracują. Także ci wszyscy, którzy książki chcą oddać, przychodzą do browaru. Tutaj oddajemy książki, które są poddawane 14-dniowej kwarantannie, wysyłane do magazynu i tam czekają po to, żeby za kilkanaście dni mogły być do księgozbioru włączone. Takie są zalecenia Biblioteki Narodowej, takie są zalecenia naszych kolejnych ministerstw. Książki muszą być poddawane kwarantannie, 14-dniowej, wszystko dla naszego dobra i dla naszego zdrowia. Te wszystkie obostrzenia, które są po to, żebyśmy się nie zarażali w trosce o zdrowie naszych czytelników i naszych pracowników. Tak naprawdę wczorajszy dzień pokazał, że to naprawdę chodzi całkiem dobrze. Państwo dzwonią, państwo zamawiają, panie tutaj od samego rana te książki przygotowują i przychodzimy na konkretną godzinę. Jak państwo widzą, tłumów nie ma, bo przychodzimy co 10 minut, wyznaczamy takie terminy i to wszystko chodzi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Także apeluję o to, żeby się uzbroić w cierpliwość. Wszystkim nam chodzi o to samo, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy czytali książki w tym niełatwym okresie. Natomiast wszyscy państwo, którzy chcą wypożyczyć książki, tutaj bardzo proszę o cierpliwość, bo nie są to nasze wymysły, tylko tak po prostu musi być w okresie pandemii. Dzwonimy do biblioteki, albo wysyłamy maila, albo korzystamy z naszego konta internetowego, zamawiamy książki. Panie bibliotekarki wyznaczają termin, najczęściej będzie to następnego dnia, przychodzimy na określoną godzinę i książki na państwa będą czekać. Wszyscy, którzy chcą oddać książki z Biblioteki Dziecięcej, oddają też tutaj, składają zamówienie do dziecięcej. Książki są tutaj donoszone na dół, więc oczywiście czytelnia, Biblioteka Dziecięca pracuje w taki też inny sposób, ale oczywiście można wypożyczać, natomiast odbieramy nie na górze, tylko odbieramy wypożyczalnie dla dorosłych. Ponieważ jest okres pandemii, jest on niezawiniony ani przez czytelników, ani przez bibliotekę, nie naliczamy i nie naliczać nie będziemy żadnych kar. Za ten czas ogłosiliśmy nawet abolicję. Ci wszyscy, którzy do końca czerwca oddadzą książki, nie tylko w tym okresie przetrzymanym, w okresie pandemii, ale nawet z lat minionych, anulujemy te wszystkie kary, także zachęcamy, zapraszamy do oddawania książek. Liczymy na to, że nawet te dawno temu wypożyczone wrócą do biblioteki, także nie naliczamy do końca czerwca żadnych kar. Co ważne, nadal nie będą czynne biblioteczne filie, podobnie jak nie będą organizowane cykliczne spotkania czy imprezy. Państwo wiedzą, ci, którzy są w naszych filiach, tam nie ma warunków do tego, żeby stworzyć takie warunki. Te obostrzenia sanepidu, ministerialne, zalecenia biblioteki są na tyle ostre, że tutaj są do tego stworzone w browarze idealne warunki, żeby takie ograniczenia wprowadzić. Państwo wiedzą, filie są jakie są i tam takich warunków nie ma do tego, żeby książki były odkładane i była tak zwana strefa brudna, czysta. Dlatego jesteśmy w browarze. Jeśli sytuacja się uspokoi na tyle, nie wiemy, kiedy wszyscy byśmy chcieli, żeby było po prostu normalnie. Wszyscy mamy nadzieję, że jeszcze będzie normalnie. Dlatego wszyscy pracujemy tutaj i zapraszamy do browaru. Nie ma spotkań autorskich, nie ma imprez masowych. Przenieśliśmy się kilka tygodni temu tak naprawdę do internetu. Prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną działalność w internecie, w telewizji. Uważam, bardzo dumni jesteśmy z tego, bo to jest ogromnym wysiłkiem naszych pracowników. Tam nagrywamy, jesteśmy w sieci, biblioteka online działa bardzo, bardzo sprawnie. Natomiast póki co dotyczy nas, stosujemy się do tego samego prawa jak w całej Polsce i w całym świecie. Nie ma mowy o spotkaniach autorskich, nie ma póki co mowy o jakichś większych imprezach. Cieszymy się, że mogliśmy otworzyć bibliotekę i mamy ten kontakt z czytelnikiem. Jak odnalazłby się w polskiej rzeczywistości w okresie epidemii koronawirusa Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz lub Witold Gombrowicz? To temat konkursu literackiego, który organizują Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Miejskie Centrum Kultury.
Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy lubią bawić się słowem, mają fantazję i wyobraźnię. Jego celem jest napisanie felietonu ukazującego punkt widzenia obecnej sytuacji przez któregoś z wybitnych twórców, wykorzystując całą wiedzę na temat ich życiorysów i twórczości. Felieton należy napisać na maksymalnie 2 strony formatu A4. Pracę należy przesłać na adres mailowy sorel4@wp.pl do 29 maja, zapisując w temacie wiadomości konkurs. Prace powinny być podpisane pseudonimem. Na autorów najciekawszych felietonów czekają atrakcyjne nagrody, w tym nagroda finansowa.